Najstarsza pogimnazjalna szkoła Leszna, pierwsze liceum ogólnokształcące ma już sztandar. Ufundowało go Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki, skupiające absolwentów oraz byłych i obecnych nauczycieli szkoły. Właśnie członkowie stowarzyszenia przekazali go dyrektorowi Markowi Wajnowi. Rozpoczynam wielką uroczystość dla naszej szkoły, bo oto po wielu, wielu latach szkoła, pierwsze liceum ogólnokształcące, otrzyma swój sztandar. Sztandar, symbol, nie będę wymieniał jaki, bo epitetów można dopisywać bardzo dużo, ale jakże ważny element w życiu szkoły. Dotychczas były różne imiona szkoły, były zabierane, nadawane. Doczekaliśmy momentu, że oto będziemy mieć sztandar bez imienia, ale ja myślę, że ten sztandar przetrwa wieki, bo to jest po prostu sztandar dla pierwszego liceum ogólnokształcącego w Lesznie. Szczególne podziękowania za pomysł, za inicjatywę i za sfinalizowanie składam na ręce wszystkich członków założycieli Stowarzyszenia Przyjaciół Pierwszego LO, bo to oni ufundowali ten sztandar. Proszę mnie o powstanie. Proszę zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie o przekazanie sztandaru w szkole. W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie z wielką satysfakcją i wzruszeniem przekazuję ten sztandar, panie dyrektorze. Proszę przyjąć go jako symbol jedności, honoru, satysfakcji dla całej społeczności szkolnej. Przyjmuję ten sztandar, dziękuję Stowarzyszeniu i przyjmuję go jako symbol jedności uczniowskiej, rodziców i nauczycieli. Do przekazania sztandaru poczet sztandarowy wystąpi. Przekazuję młodzieży ten sztandar jako symbol godności i powinności uczniowskiej. Strzeżcie jego honoru. Módlmy się, Boże, który dajesz początek wszelkim wspólnotom. Pobłogosław ten sztandar należący do pierwszego liceum ogólnokształcącego w Lesznie. Poczet sztandarowy wyprowadzić.